Dzień temu na dni Rządu premier Donald Tusk zapowiedział, kończymy porządki, przyspieszamy. Tymczasem w tym tygodniu to te porządki porządnie przyspieszyły. Wczoraj prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że podjęto decyzję, iż będzie się toczyło śledztwo w sprawie NCBR-u, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie wykluczył powołania zespołu na wzór tego, który bada Fundusz Sprawiedliwości. Proszę powiedzieć, o jakiej skali nieprawidłowości mówimy w przypadku centrum? No, wiosenne porządki, tak to bym to nazwał. Przedświąteczne. Na, przedświąteczne, natomiast myślę, że one potrwają dłużej niż, niż do świąt. Mam wrażenie, że będzie to jakiś serial porządkowania tych spraw i wracania do spraw, które były zamiatane pod dywan i i tutaj, jakby, ważnym wsparciem jest i prokuratura, ale też najwyższa izba kontroli, która robi swoją robotę. Natomiast jeśli chodzi o NCBR, no przede wszystkim tą sprawą zajmowaliśmy się z posłem Jońskim. Dokładnie ponad rok temu weszliśmy do NCBR-u z kontrolą poselską. Kontrolowaliśmy program Szybka Ścieżka Innowacje Cyfrowe. To było blisko miliard złotych przeznaczone na projekty, które miały być innowacyjne. Związane z badaniami, z rozwojem, stworzeniem nowych miejsc pracy, innowacyjnych produktów, okazało się, że firmy, które miały te pieniądze otrzymać, mówimy o instytucji zdominowanej przez Partię Republikańską, przez ludzi Adama Bielana, który tam niczym działał, działał niczym kadrowy i ustawiał i dyrektorów, i, i doradców, i, i prezesów spółek, które powstały, bo NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jeszcze 8 lat temu to była po prostu jednostka, która była profesjonalnie odpowiedzialna za, za e, organizację konkursów dla naukowców, dla instytucji badawczych. Później nagle obrosła spółkami. Powstało pięć spółek: NCBR+, Plus, NCBR Invest, NCBR Access, NCBR Ideas i tak dalej, tak dalej. Wszędzie ludzie byli, wszędzie rady nadzorcze. E, można powiedzieć, że było to, był to po prostu folwar. Tak, pojawiały się zarzuty, to że to też był fundusz partyjny. No właśnie, to, to jest taka rzecz, o której chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński wiedział o wszystkim. Jarosław Kaczyński, po tym jak PiS wygrywał wybory, otrzymywał jako partia polityczna subwencje. No, w oparciu o liczbę mandatów, które wprowadził do Sejmu, natomiast nie dzielił się pieniędzmi ani z partią republikańską Bielana, ani z porozumieniem Jarosława Gawina, ani też z partią Zbigniewa Ziobry. I właśnie Ziobrze zostawił Fundusz Sprawiedliwości, Bielanowi zostawił NCBR, ale też na przykład giełdy papierów wartościowych, na przykład Związek Pracodawców, Business and Science w Brukseli. I to były te przedmioty, gdzie oni, to były te przedmioty potencjalnego finansowania, które mieli w garści. Jacek Żalek, który nadzorował NCBR, NCBR, mówił nawet o zorganizowanej grupie przestępczej w tej instytucji. Ja myślę, że to były dwie grupy przestępcze. Jedna była w Funduszu Sprawiedliwości. Te pierwsze zatrzymania i te pierwsze zgody sądu na, na areszt no, pokazują, że sprawa jest bardzo rozwojowa. Bo jeżeli pojawiają się pierwsi świadkowie koronni... No to bardzo szybko od urzędników, którzy po prostu wykonywali polecenia swoich przełożonych, no dojdą prokuratorzy, dojdą śledczy do, do polityków, bo przecież decyzja o tym, że Fundacja Profeto na zakup nieruchomości, na budowę budowli, na, na, na budowę, budowę nieruchomości, Obiektów w Wilanowie ma dostać 100 milionów złotych. Tej te, te decyzji nie podjął szeregowy pracownik departamentu. A spodziewa się pan kolejnych zatrzymań w sprawie funduszu, funduszu Sprawiedliwości? To były decyzje na poziomie Zbigniewa Ziobro. On podejmował te decyzje jego zastępcy, więc w tej sprawie jest na pewno drugie dno. Są znikające pieniądze. Wiem już w tej chwili o 10 milionach, które było, miało być przekazane jednemu z, zakonu, jednemu z zakonów, który, który udostępnił plac pod budowę. Okazało się, że zakon takich pieniędzy nie otrzymał. No, pytanie jest następujące: gdzie te 10 milionów trafiło, i, i czy przypadkiem trafiło do polityków i na kampanię? Siedem osób zatrzymanych. Czy pan się spodziewa kolejnych zatrzymań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? No, siedem osób zatrzymanych, a trzy siedzą już w tej chwili w więzieniu. Na więc w tym, w, w, tym bene, w tym beneficjent, w tym. W w tym, tym, w tym, w tym w tak, więc sprawa jest bardzo rozwojowa, bo mówimy w tej chwili o jednym projekcie, ale ja chcę przypomnieć, że wydatkowanie Funduszu Sprawiedliwości w ciągu ostatnich 8 lat to jest kwota około dwóch miliardów złotych. Są gigantyczne pieniądze. Przypomnijmy. Ktoś zyskał, ktoś stracił, ktoś uzyskał wsparcie, ktoś tego wsparcia nie uzyskał, kto nie uzyskał, nie, nie uzyskały osoby, którym był ten fundusz dedykowany, czyli ofiary przestępstw, ofiary przemocy domowej, gwałcone kobiety, maltretowane dzieci. Tam zostały wydane przepisy prawa, żeby dokładnie o, można było tak. do innych instytucji o, pieniądze przekazywać. Ofiary wypadków komunikacyjnych to miały być pieniądze na pomoc materialną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną. Te pieniądze szły do organizacji pozarządowych, ale też szły na tak zwaną promocję funduszu. I to jest element, który. Z posłem zauważyliśmy, cały czas jakby prowadzimy te nasze interwencje poselskie, mimo tego, że się zmienił rząd 15 po 15 października. Złożyliśmy w interwencję do Państwowej Komisji Wyborczej i złożyliśmy zastrzeżenie do sprawozdania Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość, bo uważamy, że mieliśmy do czynienia z nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej. Pieniądze wykorzystywane na promocję funduszu de facto były pieniędzmi, pieniędzmi na agitację wyborczą Kandydatów PiS, no w tym w szczególności Suwerennej Polski. Pokazujemy to na licznych przykładach. Artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych, w mediach krajowych, e, spoty, spoty radiowe, e, reklama internetowa to są setki tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości, z sprawiedliwości gdzie tacy politycy jak Romanowski, Woś, e, Ziobro e, po prostu e, byli finansowani. No z pieniędzy, które zostały, moje, w mojej opinii, chcę użyć takiego kolekwialnego słowa, no wyprowadzone e, ofiary zostały okradzone po prostu. Czy można się spodziewać, że w sprawie NCBR-u i w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i niektórym posłom zostaną uchylone immunitety? Moim zdaniem to jest absolutnie możliwe. No w szczególności, że w przypadku NCBR-u pamiętajmy o tym, że Gdyby nie kontrola poselska, gdyby nie nasze wejście do NCBR-u, gdyby nie to, że zawnioskowaliśmy na pewnym etapie o kontrolę doraźną NIK-u, nie mielibyśmy tych, tych, w tej chwili śledztw, które są prowadzone. Są osoby już zatrzymane. Pamiętajmy o jednym z prezesów jednej ze spółek, która należy do NCBR-u. Prezes spółki NCBR Inwest, Krzysztof B., już kilka tygodni temu zatrzymany razem z innymi osobami, które w tym procederze uczestniczyły. Siostra tego słynnego 26-latka, który założył firmę w trakcie konkursu, miał dostać 55 milionów. Myśmy zatrzymali ten projekt z posłem jańskim. Jeśli patrzymy na, to, na ten projekt globalnie, to de facto uniemożliwiliśmy wypływ 350 milionów złotych. Tych pieniędzy nie stracił, nie stracił NCBR. Te umowy nie zostały podpisane ostatecznie, natomiast zostały przekazane na inne projekty, które, które są realizowane. Ale też w tej sprawie pojawiają się nazwiska polityków pisu. To nie jest tylko partia republikańska Bielana, ponieważ yy, prokuratorzy prawdopodobnie, z tego co przekazują media, również skierują akty, yy, skierują zarzuty wobec nadzoru przez ministra funduszy unijnych, pana ministra Pudę, to jest prawa ręka Morawieckiego. No, też trzeba wyjaśnić jego rolę w tej sprawie. Tak, właśnie wczoraj pojawiały się nazwiska Adama Bielana, właśnie i, i, i pana Ody. No, Adam, Bielan, Adam Bielan meblował tę instytucję. Adam Bielan ustawiał konkursy na przykład na dyrektora tej instytucji, wsadził tam swojego Karola, swojego człowieka Karola Kucha. Wsadzał również kancelarii prawne, które były powiązane z nim bezpośrednio, reprezentowały go kiedyś w przeszłości, ale też w których pracują osoby bliskie Adamowi Bilanowi, czyli członkowie rodziny. To, to się po prostu w głowie nie mieści, jak potraktowano instytucję państwową, która zarządza środkami europejskimi. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: gdyby nie te kontrole, gdyby nie te audyty gdyby nie te zmiany już o charakterze strukturalnym i systemowym My y, zawnioskowaliśmy z posłem Jońskim m.in. żeby nadzór nad NCBR został zabrany ministrowi do spraw funduszy i został y, przekazany ministrowi nauki. Od, od kilku tygodni minister Wieczorek y, z Lewicy y, sprawuje ten nadzór i będzie ścisłe powiązanie projektów z nauką, nie, nie projektów z partiami politycznymi.